Niektórzy chodzą do kościoła, żeby się modlić, a niektórzy puszczają tam cypisa. Wyobraźcie sobie sytuację. Stoicie w kościele przed mszą i wasz kolega mówi do was coś w stylu: ej Dawid, nie masz cychy puścić karaluka w kościele? Ja nie mam. Okazuje się, że oczywiście, że ten twój ziomek ma psychę, żeby to zrobić. Puszczaj. Filmik, jaki sam profil tego ziomeczka jest już usunięty z TikToka, ale to i tak mu chyba za dużo nie pomoże, no bo słusznie okazało się, że chłop wpadł w niezłe tarapaty. Szczeciński radny i działacz Solidarnej Polski dał newsa, że złoży sprawę do prokuratury. Ja tak tylko od siebie chcę powiedzieć, że w kościele nie robi się takich rzeczy.